Siemaneczko kochani, z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Tym razem myjnia. Myjnia ciśnieniowa. Będziemy sobie mieć samochody. Słuchajcie, jakąś butlę zarzewiałą z wodą mam na plecach. Nie wiem, tutaj mam jakiś kup, ale co kup? Czołg nieskończoności. Kup. 400 robuxów, to jest więcej niż mam. Zardzewiały czołg. Roblox. Teleport? Świt, parking. Tutaj mamy sklep. Passes, store, passes. Wszystko za boboksy, wszystko za boboksy. A tu jest coś, nie, czekajcie, tak to jest za pieniądze. Nie, to, aha, można kupić za robuxy. Dobra, tak? Ja nie mogę. Co, dobra, kup za 1000 teleport, odrodzenie, czyli też jest odrodzenie, dobra. Mam iść do tego samochodu? I mam go umyć, tak? Wow, ej, ja go serio myję, nie? Ale mam malutki ten. Z 3 godziny go będę myła, ej. Ej, to jest fajne. To jest satysfakcjonujące, no nie? Ale pikseloza trochę. Trochę pikseloza, ale... Ach, dobra. Ej, mam 137 oczyszczone? Myślałam, że to jest jako samochód się liczy, że jest jeden samochód, wiecie, oczyszczony, no nie? Dach. W jaki sposób ja mam dach umyć? Mogę wskoczyć na ten samochód? Mogę wskoczyć na samochód. Dobra. Dobra, słuchajcie, ja oczywiście... Czekajcie, gdzie ja jestem? Czy ja to w ogóle strzelam tym? Muszę tu iść. I co, ja mam wody sobie nabrać? Ej, ja mam sama wody nabierać? Z oceanu mam sobie wody sama nabierać? I? Napełnij swój zbiornik. Dobrze, także nabieramy sobie wody w zbiorniczek. Czy ja się topię? Jest szansa. No, strasznie krótko mi starcza ta woda, bym powiedziała. I co mam? 113. Dobra, mamy 113. To poczyścimy go sobie tutaj jeszcze. Ej, dobra, on lśni. Zobaczcie, jaka satysfakcja. On lśni. Wygląda trochę jak ten. O Jezu, w autach. Ten taki zardzewiały, jak on się nazywał. Dobra. Dobra. Łop, może spieszę sobie? O. Uuu. Ej, okna są najbardziej satisfying, nie? Trochę piksele, ale dobra. Za chwilę zobaczymy sobie, co możemy zrobić z funduszami. No chyba żartujcie sobie, że mi tylko tyle brakło wody. No dobra. 27% oczyszczone. Ukończ parking, aby odblokować następną strefę. Czyż mogę? A dobra, teraz dopiero muszę głębiej wyjść. Kurde, wodę z oceanu zabieramy, no. Zabieramy wodę z oceanu, żeby umyć samochód. No, także ten. Czy on... A, jeszcze tu ma szybę brudną. O kurde. Sieroctwo. Dobra, szybko. Nie mam całego dnia, szybko. Musimy wrócić do domu, zjeść obiad, szybko. Czy tu też? A, tu też, dobra. No, jeszcze tam coś zostało, no. Nie może taki kawałeczek zostać, to jest wkurzające. No, raczej mam jeszcze wodę, dobra, już chyba... Chyba cały jest. Dobra, teraz furgoneta. Furgoneta, wow! Ej! Ale to jest fajowskie, mi się podoba. Ja lubię takie satysfakcjonujące rzeczy. Ja często przed snem odpalam sobie YouTube'y i... O nie, nie mam wody? No to jeszcze trochę mam. Często sobie przed snem odpalam YouTube'y i oglądam różne jakby satysfakcjonujące filmiki z czyszczenia samochodów. Także, tak, to są moje takie craving. O, ty pływasz. Można pływać? Ej, ja nie mam do maksa wody. Ej, jakieś dzierstwo. Czemu nie mogę do końca? Ogród będzie następny, czy tam Tarajska Wyspa będzie następna? Cześć, ziom. Wii! Ej, bo ja nie wiem, które jest moje. Które jest moje? Czy ja muszę super dokładnie myć? Prawdopodobnie nie. Nie wiem, ale ja jestem taka, że ja nie mogę zostawić sobie kawałeczka nieumytego, bo mnie to będzie bolało w oczy. Także trzeba to zrobić wszystko. Po co ja to tym dotykam? Dobra. O, tutaj jeszcze. O, troszeczkę. Super. Czy to jest jakaś... nie wiem, czy to jest straż pożarna, czy oni lody dowożą? Nie mam pojęcia. Cześć. Znowu mi braknie wody za chwilę. Powinien być jakiś bag zapasowy. Ile mam pieniędzy? O kurde, za chwilę będę miała 1000 i będę mogła kupić to coś tam. To coś tam będę mogła kupić. Store. Widzicie to? Spraymatic. Jedynka. Oczyszczony brud. Ale to teraz mogę kupić, czy nie? Nie, no muszę mieć...
Nie, czyli to jest za te pieniądze. No to po co mi to 1,10k? W sensie, że co, że tak jest mój wynik, że w sensie ten jest wyżej ode mnie, bo ma 2,79. A się nie potrafię wy... Ej, no czemu mi ta woda spada? I z jakiej racji? Ej, bez kitu, ta woda mi opada, nie? Ja jej nawet nie używam, ona mi opada. O, cześć, kot. No bez jaj, gdzie mi ta woda wsiąka? Ale on spreja, pistoleta wodnego, super. Z jednej strony bym chciała chyba, żeby każdy... Żeby było widać progres każdego, tak, że ona mi pomaga myć. A nie, że sama można umyć. Można umyć śmietnik! Można umyć śmietnik! Ja myję śmietnik! O. Dobra, no za chwilę mi się znowu skończy. Super. No już? Jeszcze nie mam pieniędzy, dobra. Jeszcze nie mam pieniędzy, jeszcze raz muszę nabrać sobie wody. Co robisz? Wydostać się nie możesz? Napełniamy. Szybko gulu 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 gulu. Ja bym chciała sobie na tamtą wyspę dopłynąć. Ciekawe, czy mogę. No. Ej, no! Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to w ogóle. Ten kot. Kot na środku traka sobie siedzi, nie? Ja nie mogę. I chcę czyścić dach. Znaczy nie se, tylko ciężarówce, no ale wiecie, o co chodzi. O. Ale satysfakcjonujące. Bardziej świecące i przejrzyste niż moja przyszłość. Dobra. Front. Szyba. Dobra. O. Tu. I tu. I tu jeszcze. Jeszcze nie mam 1000? O Boże. Dobra, mam nadzieję, że tym drugim pistoletem, gunem, to w ogóle będzie super i będzie szybko, a i będzie niesamowicie. Nie pójdę nigdzie, bo mamy robotę do skończenia. Gulu, 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 gulu. Dobra. Szybko. Tamten jak jest brudny, ale tamtego już zjadę nowym sprayem. Nowym sprayem go już zjadę. Dobra. O, można tak daleko stać, no to spoko. Po co ja ruszam prawym przyciskiem myszy? Mam 1000? Mam 1000! Dobra, jestem wyposażona, to idziemy zobaczyć, jak to działa. No! Chyba nie najgorzej. Ej, zgupiłam. Nie, dobra, nie widzę ich progresu. Czyli dobra, czyli jest szybszy i to wcale nie aż tak mało. O mej, ej, ja kiedyś jak byłam mała, ja wiem, że są ludzie, są ludzie, są dzieci, którzy za dziecka, tak, to było bardzo mądre, gratulacje, którzy chcieliby być na przykład właśnie księżniczką, czy strażakiem, czy Super Mario, a ja chciałam pracować na myjni. Albo na kasie w spożywczaku, bo podobało mi się, jakie dźwięki kasa wydaje. Takie ambicje miałam właśnie. Piękna jest teraz ta ciężarówka. Taka biała. Świetlista. Biała. Teraz w ogóle jakoś tak fajniej leci ten, pod fajnym ciśnieniem. Kocie, idź stąd. Myślałam, że koty nie lubią wody. Znaczy, mój kot lubi. Mój kot lubi się kąpać, także no nie wiem. On jest w ogóle nienormalny. A sierżant można? Nie, sierżanta nie można umyć. Uiii! Ej, tu jest pod kątem jeszcze można umyć te szczeliny. Wow! Ale duże dziecko się może pobawić, nie? Bo wiem, że w tych czasach młodzi nastolatkowie i dzieciaki to może nie są jakoś co? Usatysfakcjonowani taką grą. Ale czym człowiek starszy, tym bardziej się z głupot cieszy, nie? Glub. Napełniamy zbiorniczek. Czy to jest kolejny jakiś... Nie. Ty jesteś też kotem? Czym ty jesteś? Dobra, 84% oczyszczone. Ukończ parking. Aha, czyli parking muszę odblokować. Cześć, ziom, nie strzelaj we mnie. Możemy zostać przyjaciółkami. Opa. Dobra. Nie no, ten samochód to jest w ogóle największa satysfakcja, nie? Największa satysfakcja z tego odcinka to jest ten samochód biały. Ten kierowca chyba bardzo dawno nie miał tego samochodu. No już?
Chyba jeszcze nie. No widzicie, jeszcze nie. One mają dachy! Wow, samochody mają dachy. Ja to czasem jak coś powiem, a ja zapomniałam, że trzeba mieć dachy tym samochodom. O jeny. No dobra, no to umyję jeszcze ten i wrócę do tego fire trucka. Czy whatever. Majtki mi widzicie! I wtedy zobaczymy. Czy będę mogła mieć ten... Już? Czy będę mogła mieć ten ogród odblokowany, albo tą wyspę tam obok. Mogę. A tak, przecież kot tutaj stał na tym. Ale fajnie! Ale czyściutkie! Aż chyba w domu zacznę sprzątać po tym, nie? O! Tak, mi się to bardzo podoba. Uwielbiam satysfakcjonujące filmiki. O, super, to było coś wystające i to mi zaliczyło. Niech mi się teraz nie kończy tylko ten. Dobra. I lecimy. Fajnie, że śmietnik mam. Śmietnik też był fajny. Dobra. No i kończy mi się woda. No ta. Mogę być bliżej gdzieś jakiś zbiornik z wodą, a nie ja muszę do oceanu lecieć. 96 dopiero oczyszczone, czyli co 100 to jest naprawdę cały parking? Kurde. Dobra, trochę mi się włosy zamoczą, ale to nic. Lecimy dalej. Co to jest? Teleport. No tak, teleport, bo mamy różne światy. Dobra. Koleżanko, idź stąd. Bo taka myjka ciśnieniowa to może ci krzywdę zrobić, wiesz? Wiedziałaś o tym, czy nie? Dobra. O. Jeszcze tu. Okej. 98% śmietnik! Śmietnik! Czemu ja się cieszę z mycia śmietnika? Nie wiem, ale to jest naprawdę satisfying. Oczywiście link do gry zostawiam wam w opisie, jeżeli chcecie sobie umyć śmietniki, to zapraszam. O, mam, dobra. Ukończ ogród, aby... Dobra. Nie wiem, co mam mówić. I co, i tu gdzie mamy wodę pobierać? Też tam mamy iść? Ogród. Ujo, ale to... Uff, ale to będzie satysfakcjonujące. O Jezu, ścieżkę mamy do mycia. Sorry, ja nim, ale... To ty skąd masz łódkę? Ja mówię, sorry, ale jestem spaczona na punkcie oglądania takich satysfakcjonujących filmików. Na przykład, jak ja nie mam motywacji, żeby w domu posprzątać, co? Ja zawsze miałam takie coś, że lubiłam u kogoś w domu sprzątać, ale u siebie nie. Także spoko, zacznijmy sobie od szklarni. Jak muszę posprzątać, to oglądam jakieś filmy, gdzie jest, wiecie, gdzie jakieś Amerykanki robią tygodniowe sprzątanie domu i takie odkurzanie, takie, wiecie, kurze, wszystko, takie dokładne sprzątanie. I mnie to motywuje do sprzątania, także tak, to już z wiekiem po prostu przychodzi. Mimo tego, że wiem, że się nie zachowuję na swój wiek, ale uwierzcie mi, jak będziecie w moim wieku, to też nie będziecie się zachowywać. Jakby, powiedzmy, wypadało, może nie, że wypadało. Bo nie ma czegoś takiego, jak wypada się zachować, no chyba, że w kościele. Albo na pogrzebie. O nie! Dobra. A i to jest fajnie, ja wolałabym od początku ten ogród, a nie, kurde, jakiś parking. Czy ja mogę sobie kupić jakiś nowy ten? 4000 pistolet ciśnieniowy? No chyba nie. Aha, no i tu są robuxy. Dobra, to zbieramy do 4000 i zobaczymy kolejny pistolet. I żegnam się z wami i możecie sobie pograć, jeżeli będziecie chcieli. Tutaj jest w sumie fajnie, ale nie wiedzę za bardzo, jakby, czy to jest wyczyszczone? Nie, jeszcze nie. To bardziej wygląda, jakby to było zardzewiałe, a nie brudne. Dobra, jak mam się na górę tam dostać? Przez to? Nie mogę tak się dostać. Pewnie z płotka będę musiała skoczyć. Albo z, ty, może z ziemi da radę. Za chwilę zobaczymy. Na razie wyczyśćmy ściany, dobra? Nie no, chyba da od razu górę radę. Dobra, kochani, słuchajcie, wyczyściłam całą szklarnię. Do tego jeszcze wyczyściłam ten chodniczek. Ale to było obcięte, żeby was nie zanudzać. I teraz mogę sobie kupić tego. Mogę sobie kupić tego predatora wśród pistoletów ciśnieniowych. Mega podkładka. Dobra, zobaczymy, jak to działa. Ej, szybsze to jest. Może nie tyle myślałam, że będzie miało większy, w sensie, że szerszy... Co? O Jezu! Polski język, trudny język. No co to jest?
Ja po prostu czasami nie wierzę, nie? Jak przy nagrywkach człowiek zapomina języka. Że będzie strumień szerszy. O, a nie jest szerszy, ale jest szybszy. Więc spoko, cześć Bernardo? Bernardo? Łódź Bernardo Lima. Aha, dobra, czyli dzisiaj gramy z samymi jakimiś latinosami. 18% zrobione. Ej, to też jest satisfying tutaj. Ale oczywiście za chwilę zrobimy to, na co wszyscy czekają. Czyli pójdziemy na naszą... Co to jest? Fontanna. Mówię wam, człowiek nagrywa i zapomina języka. Ja czasami po prostu nie wierzę, nie? Jak nagrywam. I normalnie jakieś podstawowe słowo, a podczas nagrywek to ja w ogóle nie wiem, o czym ja chcę powiedzieć. I to naprawdę. Ja nie wiem, jakie miałam na przykład z twarzą nagrywać. Myślałam o tym, ale wtedy też w ogóle bym była zdezorientowana i bym nie wiedziała, co mam powiedzieć. I bym zapominała języka w gębie, więc no. Napełnij i idziemy robić fontannę i zrobimy płotek i się z wami pożegnam. Gierka bardzo mi się podoba. Ostatnio mnie w ogóle gry na Robloxie zaskakują. Znaczy, nie wiem, podejrzewam, że to jest stara gra. Tak, to jest na pewno stara gra. Ale ją dopiero odkryłam i mi się mega podoba. Jest taka właśnie odprężająca, fajna, niewymagająca. Nie trzeba się za bardzo skupiać, przejmować, czy ktoś przejdzie grę, czy nie przejdzie, czy pokona cię, czy cię nie pokona. A tutaj jest luzik. I to jest symulator, ale mi się podoba to, że jakby... To nie jest taki Fast and Furious Simulator. Jak wiecie, jak na przykład... O! Jak na przykład Pet Simulator, bo tam wszystko jest tak szybko, tak się dzieje i biegacie i załatwiacie i zbieracie te coiny i tak dalej. A to też tak wszystko na spokojnie, ale to może też przez tą muzyczkę w tle. Której też najprawdopodobniej wy nie będziecie wiedzieli. 36 tysięcy oczyszczonego brudu? Ile ty w to grasz? Od 3 godzin? Chyba tak. O Jezu, jest jeszcze jakaś farma do oczyszczenia. No i? Aha, dobra. No i ścieżka też musi być oczyszczona przecież do fontanny. Ja powiem wam tak, ja gram tak bardzo w takim, mi się wydaje, oldschoolowym stylu robloxowym, bo teraz wszyscy robią wyświetlenia na zasadzie a! No fajnie, szybko się ta woda kończy. Na zasadzie, a zrobię filmik i wydam dużo robuxów i będę fajny i będą się wyświetlenia klikały. A jakby ja po pierwsze i tak nie mam robuxów, żeby tak coś zrobić, a po drugie wychodzę z założenia, że większość ludzi gra na Robloxie, jednak co tych robuxów nie ma, albo ma bardzo mało, a chcieliby zobaczyć, jak się grę przechodzi bez używania właśnie tych robuxów, tak? Więc dlatego właśnie ja pokazuję, jak to jest. Mogłabym tutaj kupić jakieś, znaczy, no teraz bym nie mogła. Teraz akurat bym nie mogła, ale jakieś pasy bym mogła normalnie kupić. Ale no, kto z was ma 400 robuxów na koncie? Tak szczerze. Dobra, tutaj jeszcze sobie zrobimy. To jest gdzieś naokoło, to idzie. A, bo to idzie tutaj ścieżka. Dobra. Wiecie, że ja też lubię sobie oglądać na przykład w Stanach jeden koleś. Znaczy na pewno nie tylko jeden, ale ja jednego kolesia oglądam, tylko że nie pamiętam jego nazwy. Ma taki kanał, że on właśnie idzie i czyści komuś myjką ciśnieniową podjazdy. Jakby ja takie coś oglądam, nie? Ale wiem, że dużo ludzi w moim wieku takie coś ogląda. Nie wysyłaj mi zaproszeń! Ja teraz już sama nie wiem, co ja robię, bo miałam myć... Płotek, potem fontannę, a teraz nagle... O, dobra, to wykończę tą fontannę. Proszę bardzo, no, szybko wyczyść. Hopa, hopa, jesteś wyczyszczona, jesteś cała wyczyszczona, jesteś piękna. Dobra. To mi się najbardziej podoba, bo samochody to wiecie, samochody, ale to są takie prace właśnie ogrodowe. Co tu się stało? O nie, stół! O Jezu, ale satysfakcja, nie? Słuchajcie, jakby rozumiem, że ktoś może nie podzielać mojego szczęścia podczas grania w tą grę, ale no, ja się jaram, nie? Ja się jaram. Boże, myjka ciśnieniowa. Ja bym sobie kanapę wyczyściła myjką ciśnieniową. Ale to musiałoby być fajne.
Dobra. Lecimy i dokończamy tamtą oborę, dom czy coś. I idę, żeby to nie trwało 40 minut. Zobaczyliście gierkę, pokazałam wam jak działa, jeżeli jeszcze w to nie graliście, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest stara gierka. Stara albo starsza, zależy kto jak patrzy. Ale ja dopiero teraz odkryłam ją, więc dajcie mi się nią nacieszyć, dobra? Dajcie mi się nią nacieszyć. Bo ja się jaram taką myjką ciśnieniową. Umyjemy podłogę, podłogę, podłogę. Dupi, dupi. Ta podłoga to jest jakaś zagrzybiała w ogóle. Nie podoba mi się to. Mogę już kupić coś innego? 15 tysięcy, a pewnie też po prostu będzie szybszy. Czemu ja większej butli? Mogę kupić większą butlę? Ja nie mogę! Ja nie mogę, serio? Naprawdę? Mam nadzieję, że to mi na dłużej starczy, ale nie komentujcie tego, dobra? Nie komentujcie, przecież na początku widziałam, że są butle. Gdzie ja byłam? Gdzie ja byłam? Nie wydaje mi się, żeby ona była większa. Nie wydaje mi się, żeby ona była większa, no ale dobra, zobaczymy za chwilę. Zobaczymy, ile uda mi się tej chałupy wyczyścić. W ogóle czemu ta chałupa nie ma ścian? Aha, bo ona została spalona, to wszystko zostało spalone, tak? Okej, okay, komin. Ej, teraz to szybko idzie. Teraz to idzie szybko, taki kominek na pizzę albo na chleb. Dobra, czy ktoś tu jest? Nie. Okna! Ja przepraszam was, ale ja muszę wszystko dokładnie zrobić, bo ja po prostu nie wytrzymię, bo mnie to będzie bolało, nie? Nie no, nie starcza na więcej ta butla. Co za zdzierstwo? Co za zdzierstwo jakieś? Po co ja za to zapłaciłam? Łódka! O, Bernard mi wysłał zaproszenie. Na koniec postaram się do tej tam wysepki dotrzeć, dobra? Jak będę się z wami żegnała, to postaram się dotrzeć do tamtej wysepki, ja tam przepłynę. Mimo tego, że nie potrafię pływać, ale tam przepłynę. Zobaczycie. Ojej. Dobra. Wow, ale tutaj... O, sufit. Ale my jesteśmy zgraną ekipą wszyscy. Komuś pomagamy w spalonej chałupie. Dobra. Drzwi też się zaliczają jako jeden, nie? Dobra. No kiedy ta podłoga się zaliczy, no? O, dobra, teraz. Ojej, nie dokładnie mam krzesełko. No nie! Dobra, kochani, słuchajcie, ukończyłam na ile dałam radę, czyli tutaj chodniczek tam, fontannę, szklarnię i domek. I no i tutaj ten jakiś obornik czy ogródek zostawiam, słuchajcie, spróbuję tam dopłynąć. Link do gry oczywiście zostawiam wam w opisie, da się tam wypłynąć? Ej, chyba da się tam wypłynąć. Słuchajcie, dziękuję serdecznie, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawiajcie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa pa! Udało się!